Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś z pokładu Beatla. Ciekawe, co będzie słychać. Musiałem się do przodu przejechać może. Normalnie leżę w tym aucie. Na tym fotelu też się leży. Uwaga. Słychać chyba, nie? Normalnie harczy, jak nie wiem. Hamulce dojeżdżone do końca. Auto w ogóle przyjechało na hamulce. Mi się wydaje, że zarówno z tyłu, jak i z przodu ich po prostu nie ma. Ale to rozbierzemy sobie i zobaczymy. Ładnie to wygląda. Miałem New Beetle'a, tego starszego. Ten Beetle taki, powiem szczerze, ładniejszy. Nawigacja jakaś. Więc wjedziemy, ściągniemy koła i się zaczynamy. To zaczynamy. New Beetle'a. Beetle'a, przepraszam. Nie, New Beetle to ja miałem, ten był starszy. Ten jest nowszy. To jest chyba 2015 rok, 1.2 benzyna. Beetle. Ktoś jednak, powiem szczerze, dba o swój samochód. Motula będziemy lali. 5W30. Nie było płynu do spryskiwacza w ogóle. Sprawdziłem, dolejemy, kupiłem nowy. Filtr powietrza, kabiny, oleju i tarcze i klocki, przód i tył. To jest przód. To jest przód, to jest tył, to jest tył. Tutaj mamy na tył zaciski. Jakby coś tam się działo z tymi zaciskami, jakby za bardzo po prostu przyszlifował się ten klocek, bo moim zdaniem jest go tam mało. Wjeżdżałem autem, to chciałem wam się pokazać, że bardzo, ale to bardzo szura. Blacha o blachę trze, żeby już po prostu czasami jest tak, że blachy już nie ma i trze z tarcza o tłoczek. Nie wnikaj w szczegóły. I wziąłem jeszcze prowadnicę, przód i tył. Tył to jest przód. Dlaczego wziąłem prowadnicę? Dlatego, że z tej strony, ale to podczas rozbierania może pokażę. Z tej strony klocek jest od wewnętrznej strony wyciechany do zera, a z prawej, a od zewnętrznej strony o widać nawet coś. Jest nawet sporo klocka, jeżeli chodzi o drugą stronę, no to te klocki są, kurde, ładne. Zapalę światło. Te klocki są ładne, no. No, około połowę klocka. Zobaczymy, dlaczego to się tak stało. To może ta sprężynka, może prowadnica. Ciężko wyczuć. Jedziemy. Zacznijmy może od przodu tarczy i klocki. I od prawej strony, bo tam się coś po prostu zużyło bardziej. No i co my tu mamy? Torxa T30, Imbusa do zacisku, Imbus 7 i do jarzma już 21. W zasadzie wszystko, sprężynkę ściągnąć, te zaślepki, a takich nie ma, tych elementów. Taki coś było z prawej strony, z lewej nie ma. Na śrubę tą 21 od jarzma. Przed doczyszczeniem. Tak to wygląda z drugiej strony. Też pokażę. Proszę bardzo. Takie czyściutkie po doczyszczeniu. Ze światłem tak widać. Tarcza umyta, jarzmo z takiego robimy coś takiego. Przód hamulcy już muszę zwolnić na chwilę podnośnik. Dolałem płyn do spryskiwacza do pełna. Wyjeżdżamy samochodem, bo ta piątka teraz. O kurde, taka niemiła nam się sytuacja zdarzyła. Zaświeciło się okładziny. Co to się dzieje? Tak więc przednie klocki wymieniamy, dlatego że się po prostu skończyły.
ten najbardziej. Już w zasadzie dochodził do zera. A jeżeli chodzi o tylne klocki, no to już sporo tej blachy jest zeszlifowane i sporo tarczy. Tu rant po prostu. Sporo jest zeszlifowane. Ja wiem, ile z 500 km zrobione jest na tym, żeby wymienić bez tragedii. Ściągamy koło oczywiście na plus 19. Odkręcamy śrubę. Najpierw sobie odkręcam tą na Torxa T30, co trzyma nam tarczę hamulcową, a następnie na plus 13 z prowadnic. No i wychodzi tutaj puknąć młotkiem troszeczkę. Tarcza odłazi. Przednie tarcze trzymałem mocno. Te delikatnie puknąłem i odeszły. Dobra, czyścimy sobie piasty, żeby były ładne. Tutaj ciężko koła schodzą. To sobie ładnie tutaj to też doczyścimy. Na piaście jarzmo trzeba doczyścić. Jarzmo tutaj... O nie, jest przykręcane. No ale jarzma nie trzeba odkręcać. To jest taki... taka informacja ciekawa dosyć. Opiłków, ciul. Dobra, spróbujemy jeszcze wkręcić oczywiście te zaciski. Zobaczymy czynności wkręcania. W razie czego mamy nowe. Ale jakby coś się działo nie tak, mamy nowe, zakładamy bez żalów, płaczów, dąsów. Sprawdzimy sobie prowadnice. Prowadnice wyzachodzą. To nie ma źle. Z drugiej strony ciekawe. Bo klocki bardzo, ale to bardzo mocno się działy. Zapiekły się tutaj w tym miejscu na prowadnicy. Na jarzmie. Na jarzmie się zapiekły. Chodzi. No nie ma tragedii. Spróbujemy wkręcić, zobaczymy co tam się będzie działo. Zaktualizujemy sobie. Piasta wyczyszczona, tutaj też ta płaszczyzna, żeby felga lepiej nachodziła. Jarzmo wyczyszczone, prowadnice nasmarowane. Tłoczek, tą gumkę umyłem. Ona się tu ma ułożyć tak ładnie. Jak jest syf, to na prostu się nie chce układać. Jest wkręcone, bo z ręki mi paruje, proszę, jak zapierdalam. No to w zasadzie ta strona jest już gotowa do składania. Przemyć trochę czyścikiem, szczególnie tu koło czujnika ABS-u, tam się jakoś przedmucha to. I tutaj możemy już składać. Problemy mamy ze strony lewej z wkręceniem tłoczka, spędzenie tłoczka, z tego względu, że ta tarcza po prostu jest, znaczy ten klocek jest zużyty i tarcza była zużyta w nienaturalny sposób, tarł metal o metal i ten tłoczek, żona mi przerwała jakąś małą istotną rzeczą, ale chyba skończyłem na tym, że ten klucz po prostu do wciskania mi nie wchodzi, no bo jak dociśnie, dokręci się go do końca, założysz tą blachę, która tu się zapiera o te zęby, no to kurde nie wchodzi i będziemy musieli chyba z samym tym, bez tej blachy na razie próbować jakoś to delikatnie wkręcić i dopiero założyć tą blachę. Zobaczymy, na razie działamy. O, tu nawet widać, że prowadnice były smarowane. Dobra, i tutaj też umyć, przedmuchać jakoś coś tam i będziemy to składać. Wymęczyłem wciśnięcie tego tłoczka. Nie to, że nie chciał się kręcić, tylko po prostu nie chciał się wciskać, bo nie chciał podejść ta blacha od tego urządzenia do ciskania. Tym sobie jakoś tam podszedłem, podepchnąłem i jakoś mi się udało. Sprawdzamy sobie po złożeniu, czy... Czekajcie, zablokuję wam. Czy zacisk chodzi na prowadnicach? Chodzi. Ja tego zacisku nie wymieniam, bo ręczny chodzi, odbija ładnie. Przewody sobie tu sprawdzamy, wszystko jest w porządku. Ja tam nie widzę jakichś tam większych przeszkód. No tyle w zasadzie, poskładzany. Tą tarczę przed założeniem musimy umyć, bo ona, żeby nie rdzewiała, pokryta jest czymś, jakimś tam środkiem i po prostu jak w kontakcie z klockiem, to tam się osadzi na klocku i się po prostu popsuje, dlatego myjemy tarczę przed założeniem. I jak przyłożymy ją do piasty, to kręcimy sobie ją, kręcimy i dopiero dokręcamy na śrubę.
przede wszystkim zapomniałem powiedzieć, odkręcamy korek od płynu hamulcowego, od zbiorniczka płynu hamulcowego, o, bateria. Korek od zbiorniczka płynu hamulcowego, nie powiedziałem tego, ja mam go odkręconego po prostu, bo robiłem pierwszy przód. Dlatego też już był niepopuszczony. No, to w zasadzie tyle, no. Ja tu nie widzę jakichś większych niedomagań. Bałwanki całe, jeszcze tu jakichś wycieków za monstrów nie widać. No tyle, zakładamy koło. I auto, póki mamy nagrzane, to będziemy spuszczali w nim olej. Błędów ma dużo. Wykasujemy je wszystkie i zobaczymy, ile zostanie. To ze wszystkich kodów usterek został mu tylko głośnik wysokotonowy, obrót przerwany stały. A tak to wszystko, resztę dało się wykasować. Natomiast żeby to miało jakieś ręce i nogi, brak kod usterek. Żeby miał jakieś ręce i nogi, trzeba by nim odpalić go, przejechać się i jeszcze raz zobaczyć. Czy jakieś powróciły, czy jakieś są w ogóle kody błędów. Różne były, przeróżne, czytałem je to. Większość widziałem pierwszy raz, nie, więc było ich dużo i różne. Nie wiem, czy będzie widać podczas rozbierania, że to by była już izolacja. Ta wtyczka się rozpadła w zasadzie. Podrutowane przez czarny pazur. Nie wnikajcie w szczegóły. Po prostu to przemilczmy. Dobra, zakładamy koło. Kurde, świeci się ta kontrolka cały czas. Tam jest, nawet co to jest. Może trzeba się przejechać. Oleju na maksa. Troszkę mniej było na miarce. Się zlało, jak tak jest, się zlało po prostu. No ale czarny jest. Czyli niewymieniony. Dolej jedziemy. Zaczynamy od kręcenia filtra oleju. Nie wiem, tylko kapturka to odbyło się to rzeźniczo. Minie sobie olej, to jest proste. Ten wyciągnąłem sobie jeszcze kaweczkę jeszcze stąd jakoś. Ten olej. Posmarowałem całość olejem nowym. No i zakładamy. Dałem sam do siebie, bo się kurde nie włączył, bo nie włączyło nagrywanie. No to jedziemy. Stary majster zostawił uszczelkę z filtra oleju, dlatego żeby ją wykręcić, żeby go wykręcić, ten filtr oleju, to musiałem go rozpruć. Taka niespodzianka. Ta była ta, jakby to powiedzieć, zostawiona. Tu ją rozerwało. Ciekawe, jaki to miało wpływ na silnik, ale no nic, montujemy. W międzyczasie nam tutaj przeschło, już widzę. Musimy posmarować jeszcze raz i montujemy. Na razie udaje nam się bez wycieków oleju. Czy jest dobrze? Filtr oleju w zasadzie powinno się dokręcać ręcznie. No ale jeszcze tak dla pewności jakieś 30 stopni do 90 maksymalnie można dokręcić. Dobra, podnosimy, spuszczamy olej. Tu jest, jeszcze nie ma płynu chłodnącego. Tam jest chyba coś koło minimum, to też dolejemy. Czarna seria, coś widzę, że się trafiło, bo i ten otwierany na ostro. Czarny olej. I to w zasadzie bardzo brudny, jak nie wiem. Należała mu się po prostu wymiana. Nie, że nie wymieniany, tylko że do wymiany. Felga. Pokażę kołpak. No jest ostro taki.
brudny. Ten, jeżeli chodzi o felgę, to no ma jeszcze taką nakładkę z plastik. Ten plastik jest bardzo, to bardzo brudny. No nie schodzi. Felga. Pokażę kołpak. Brudny tym takim osadem z klocka albo z metalu już. Potapiał się ten metal w ten w plastik, bo to jest w sumie plastikowe. No próbujemy to wyczyścić, nie? Cudownie osiągniemy. Ale coś tam się da zrobić. Ręcznie papierkiem świetnym. Inaczej tego nie widzę. Felga też była cała brudna. Trochę pracy i zeszło. Jak zaczyna gapać, to od razu zakręcamy. Zaczęło kapać jakiś czas, my w tym czasie zrobiliśmy sobie koło, znaczy koło, ten chrom na tym, nie, na tej felce. I teraz będziemy zakręcali korek. Od spodu ładny, suchy, siatka dobra. W najbliższym czasie, ale do przeglądu powinien wytrzymać. Przegub zewnętrzny, prawa strona. Zdrowy. Ja tu jakichś tam większych korozji nie widzę. Koła sztywne. Kręcą się, w końcu wymieniłem. O, tu jakiś trochę przedmuch był. W tym miejscu jakby troszeczkę coś tam puszczało, ale to jeszcze jeździć, obserwować. Ładny stan samochodu. Na samym końcu beleczka. Ładnie wygląda. W obudowie filtra powietrza trochę liści. No, normalnego krzyżaczka. Jedną ręką chyba nie założę. Normalnego krzyżaczka dokręcamy. Plus 4 zabudowy. I tyle. Filtr powietrza, no, należała mu się już wymiana. Filtr kabiny, no nie wymieniony dawno, należała mu się wymiana. Jest nad nogami pasażera. Jak to powiedział jakiś Amerykanin na YouTube, wystarczy tylko użyć rąk, odkręcamy tą i tą plastikową śrubkę, wyjmujemy tą wykładzinę, przesuwamy w prawo budowę, wyciągamy. Jest nasz w zasadzie parę minut. Big Xenon. Prąd ładowania 14,27, czyli prąd ładowania jest idealny, bo tam też kumpel zgłaszał, że żeby sprawdzić wycieki to chyba przemyjemy po prostu. Czy nie są wycieki, tylko wypociny z turbiny. Koła dokręcone kluczem pneumatycznym, wszystkie cztery, żeby na mnie nie było, bo jakby się odkręcało, to nie na mnie. Po pierwsze, nigdy się za wcześnie nie ciesz. No kurde, ta wtyczka, no ja ją usunąłem. To już jest trzecia przeróbka, albo nawet czwarta tego. Podłączyłem na stałe, polutowałem, lutownica jeszcze tutaj jest i działa. Następny majster po prostu będzie musiał tutaj rozciąć za jakieś 3 lata. Jak będzie robił klacki i tarcze, to będzie po prostu musiał to rozciąć. No inaczej, ja przynajmniej na chwilę obecną. O, co tutaj jest? Tutaj coś wypiętego. To dopiero teraz żeśmy zauważyli. Następny majster po prostu jak będzie robił, to zrobi. Ja robię to w taki sposób. Działa. Przynajmniej działał przed chwilą.
Można to jeszcze wyprogramować z programu VCDS-em, a ja mam VCDS-a, polski VCDS, tam 4.9 chyba, nie ma takiej możliwości na nim. VCDS-a jakiegoś tam chyba Lite i tam się coś 0.1 odejmuje od instrument się wchodzi i 0.1 odejmuje od tego tam, tam napisane jest co zrobić, jak jest plus 0.1 to trzeba to 0.1 po prostu odjąć od cyfry, która tam jest, po prostu się wyświetla w takim okienku. To na necie można sobie sprawdzić. Ja nie wyprogramowałem tego, polutowałem na stałe, działa, tyle, zakładamy koło i wjeżdżamy te piątką. Niestety żegnamy się z naszym pięknym garbuskiem. Lista życzeń to chyba ta szyba, bo ona tutaj taka jest jakaś otwarta, nie wiem o co tu chodzi, może jak się zamknie, zamyka samochód, to się to zamyka? Nie, ta szyba jakoś, coś tam się dzieje. I w zasadzie chyba z tego samochodu listy życzeń to wszystko, chyba że coś... Aha, i nie wiem jak włączyć przeciwmgielne z tyłu, bądź go nie ma. Tyle. Zachęcam do subskrybowania kanału. Pod filmem w opisie będzie link do kalkulatora mówi.pl. Cashback 150 zł. Tyle razy mówiłem, że kto wie, to wie, kto nie wie, to traci 150 zł. Tyle. Siema, nara, pozdro. Do następnego.